oficjalnej inauguracji sezonu kulturalnego 2010-2011. Jeżeli Państwo pozwolą, to chciałbym w imieniu organizatorów serdecznie powitać zaproszonych gości. Witam serdecznie Państwa w tym odnowionym przybytku. Wielkie dzięki dla kierownictwa i Rady Osiedla za to, że możemy ten sezon zacząć w tak ładnie odnowionych pomieszczeniach. Witam, drodzy Państwo, pana Włodzimierza Urbańczaka, przedstawiciela prezydenta Poznania, pana Ryszarda Dobrego. Radnego miasta Poznania, pana Wojciecha Bośkowiaka. Członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej Grunwald z panem prezesem Andrzejem Winicjuszem Kłosem. Członków Rady Osiedla Świętego Łazarza z panią przewodniczącą Ewą Garasz. 14 września Klub Osiedlowy Krąg zainaugurował nowy sezon działalności. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz miasta i osiedla, radni, działacze i grono osób zaprzyjaźnionych z tą placówką. Przedstawicielem gospodarzy jest Rada Osiedla, a na czele tej rady stoi pan przewodniczący Jerzy Babiak, a więc drogi przewodniczący gospodarzu, prosimy Ciebie bardzo serdecznie o otwarcie sezonu. Witam zawsze Państwa słowami gość w domu, w dom. To jest aktualne, proszę Państwa. Jest to jednak sezon szczególny dla nas, 30 w tym budynku, proszę Państwa, ale działalność na tym osiedlu, wcześniej spółdzielnia kolejowa, potem po złączeniu kilku spółdzielni w jedną spółdzielnię Grunwald, prowadzi od początku lat 60. Najpierw mieliśmy świetlicę na ulicy Lodowej, potem była świetlica na ulicy Hetmańskiej i 30 lat w tym budynku. A 25 lat, proszę Państwa, minęło już od kiedy kieruje tym domem pan Janusz Herek. Jaki główny problem ma samorząd mieszkańców tego osiedla, który reprezentuje członków spółdzielni mieszkających na tym osiedlu? Ano, proszę Państwa, przede wszystkim główny problem to są pieniądze. Od początku istnienia spółdzielczości, która w Polsce uznaje się, że wzięła swój początek w Poznaniu na ulicy Śniadeckiej i na ulicy Skrytej, to jest prawie 110 lat temu, spółdzielnie mieszkaniowe wpisywały do swojego statutu prowadzenie również takiej działalności kulturalnej, społecznej, nie tylko związanej z mieszkaniami. Chcę Państwu powiedzieć, że na dzisiaj, prowadząc tę działalność, a prowadzą ją również pozostałe osiedla naszej spółdzielni, mieścimy się w niecałych 5% spółdzielni mieszkaniowych w Polsce, które tę działalność jeszcze prowadzą. Gdybyśmy nie prowadzili tej działalności, to wszyscy z Państwa praktycznie, którzy tutaj jesteście na stałe związani z tym klubem, wielu innych, których tutaj dzisiaj nie ma, po prostu nie mogliby prowadzić takich działań, kultywować swoje zainteresowania, gdybyśmy tego im nie zaoferowali. Chcę Państwa uspokoić. Nie mamy najmniejszego zamiaru w przyszłym roku ograniczać specjalnie tej działalności. Będziecie Państwo mieli gdzie przyjść i gdzie kontynuować swoje zainteresowania. W związku z tym mogę powiedzieć, że sezon kulturalny 2010-2011 możemy uznać za otwarty. Dziękuję Państwu. Drodzy Państwo, też do zwyczajów naszego klubu należą, przy takich okazjach, należy fakt, że zapraszamy na tą scenę, aby powiedzieć kilka słów, tak dla dodania wigoru, sądzę, i prowadzenia tychże działalności przedstawicieli współpracującej z naszą Radą Osiedla, członków Rady Osiedla Świętego Łazarza, a tak się składa, że mamy zarówno panią przewodniczącą, jak i przewodniczącą zarządu, więc mam nadzieję, że któraś z pań zechce zabrać głos i powiedzieć kilka słów. Podobnie tutaj się wszyscy dobrze bawią, dobrze się czują i mam nadzieję, że nadal tak będzie. Sama tu kiedyś jako mała dziewczynka przychodziłam, teraz już jestem trochę większa i też często zaglądam i tego sobie, jak i Państwu życzę udanego sezonu 2010-2011. Dziękuję. Chciałbym Państwu życzyć jak najbardziej sympatycznych wrażeń, jak najwspanialszych
imprez, które tutaj dla całej społeczności lokalnej są organizowane. Ja myślę, że nie bez znaczenia jest też zaangażowanie Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald, której w tym momencie chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to, że troszczycie się Państwo o to miejsce, że zawsze to miejsce jest otwarte i tak jak podkreśla Pan Przewodniczący Jerzy Babiak, jest to dom, który zawsze jest otwarty dla tych, którzy czują taką potrzebę. Mam nadzieję, że czuć tę potrzebę będzie jak największe grono naszych mieszkańców. Cieszę się, że dzięki tej otwartości, bo myślę, że to trzeba koniecznie podkreślać, znajdują się grupy osób, które tutaj bardzo chętnie się spotykają. Myślę, najlepszym takim, najświeższym przykładem jest ten zespół, który tutaj już zaprezentował swoje możliwości i mam nadzieję, że będziemy mieli wielokrotnie okazję na spotkanie w tak miłej, serdecznej, ciepłej, a przede wszystkim rodzinnej atmosferze. Wszystkiego najlepszego. Poza serdecznymi powitaniami i wyrazami radości płynącymi ze spotkania, były tak miłe akcenty jak wręczenie nagród i upominków. To są osoby, które współpracują z nami od dawna, którym jesteśmy wdzięczni też za to, że wywodzą się z środowiska tego nauczycielskiego, belwerskiego. Drodzy Państwo, chcieliśmy na Państwa ręce złożyć takie symboliczne podziękowanie i życzeniami, aby ta praca, którą wykonywaliście, a teraz wykonujecie społecznie, służyła nie tylko tak jak przedtem dzieci, młodzieżom, czy nadal to pracujecie z dziećmi i młodzieżą, aby zawsze ta praca społeczna służyła dobru także dla mieszkańców naszej dzielnicy, naszego ładania. Dziękuję. Mało tu miejsca? Proszę. To bardzo miła Jerzy Babianka. Od nauczyciela. Od nauczyciela przyjmujemy. Panie kierowniku? Ja się nie czuję tutaj. Czemu? Potrzebą obdarowania, bo to jest nie, nie. Ja będzie bardzo dziękuję. Ja też bardzo dziękuję. Bardzo poproszę pana Kazimierza Rafalika, przewodniczącego Komisji Społeczno-Kulturalnej, o zabranie głosu i przedstawienie laureata, a jak się okaże chyba laureatki Łazarskiej Nagrody Artystycznej. Panie Kazimierzu, bardzo proszę. Szanowni Państwo, wybór był trudny, bo kandydatów do nagrody było sporo, ale trzeba jedną osobę wybrać, bo nagroda jest tylko jedna. I właśnie padło to na panią Barbarę Sobczak, przewodniczącą Stowarzyszenia Twórców Kultury i sympatyków przy Komendzie Wojewódzkiej. Pani Basia, panią Basię, przepraszam, że tak mówię, ale my się znamy już tyle lat, jest wielce zasłużona, nie tylko dla policji, bo długie lata tam pracowała, ale dla kultury. Jest to niesamowita postać, potrafiąca kreatywnie działać we wszystkich środowiskach. A poza tym jest to bardzo sympatyczna osoba, potrafiąca zjednywać sobie ludzi. I jakby to było, gdyby nie postawić właśnie na panią Barbarę Sobczak. Gratuluję, proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Jest wielkim uznaniem, myślę o zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej, o Radzie Osiedla i o wszystkich aktywnych osobach, no, za sprawą których właściwie tutaj to życie kulturalne się toczy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Kapitule za przyznanie nagrody. Naprawdę jestem wzruszona i zaszczycona. Jest to fantastyczna nagroda. W zakresie kultury pracuję wiele lat i jest to pierwsza nagroda i no, aż mi się ciepło wokół serca robi. Bardzo dziękuję. Jubileusz 30-lecia nasz zachęca do tego, żeby zrobić bardzo dużo imprez o charakterze artystycznym. Z ciekawszych tych zaplanowanych chciałbym tutaj już teraz zaprosić tych, którzy lubią śpiewać przy ognisku albo kochają piosenkę poezję śpiewaną, czy piosenka studencka, Kraina Łagodności, różne nazwy ma ten nurt piosenki. A ponieważ odbędzie się jesień z Bazuną 23 października w sobotę, zaczniemy od 16, sądzę, skończymy w późnych godzinach nocnych, ponieważ to będzie zarówno część konkursowa, potem koncert gwiazd, a potem takie wspólne śpiewanie. Przyjadą
Ludzie Stałej Polski. Wśród wykonawców części gwiazd wystąpi m.in. zespół Caryna, a przede wszystkim Adam Drąg. Przy dobrej muzyce spotkanie trwało bardzo długo. Dlatego na ciąg dalszej relacji zapraszamy w następnym odcinku. A teraz, drodzy Państwo, ta sprawa jest dla prawdziwych artystów, którzy tutaj wykonają sympatyczny recital, który sądzę Państwu przypadnie do gustu. Zapraszamy na program pod tytułem Miłości wszystko zobacz. Teraz zaczynamy na scenie panią Kalinę też, która będzie śpiewała, panią Kalinę Jakubowską, która gra na skrzypcach. Mieliśmy ją okazję widzieć podczas zakończenia minionych dni Łazarza, a program przygotował, będzie prowadzić, będzie grał na pianinie pan Mariusz Maruszewski. Zapraszam. Dziś zapraszamy na drugą część relacji z inauguracji sezonu w klubie Krąg. Nastąpiła uroczysta inauguracja sezonu kulturalnego 2010-2011. Dla nas sezon bardzo ważny, ponieważ to sezon jubileuszowy. Rozpoczynamy obchody 30-lecia klubu Krąg. Kulminacja przypadnie w miesiącu listopadzie. A na dzisiaj przygotowaliśmy też, myślę, kilka miłych niespodzianek, ponieważ w części artystycznej gościmy artystów, którzy przygotowali spektakl widowisko muzyczne piosenek międzywojennych. To te perły i perełki tych od dwudziestolecia międzywojennego. Oprócz koncertu w dniu dzisiejszym otwarcie wystawy przygotowanej przez naszych klubowych artystów zrzeszonych w Poznańskim Stowarzyszeniu Pracy Twórczej kwiatki z ogródka świętego Franciszka. Dlatego tyle zwierząt znajduje się w naszym otoczeniu, tutaj za moimi plecami i obok i z przodu. I ta wystawa to otwiera cykl wystaw plastycznych, które myślę, że będą liczne w tym sezonie. Pewnego razu rankiem się budzę i widzę u mnie przez okno takie duże ptaki jakieś chodzą po polu. Wtedy było pole jeszcze tam, gdzie zamieszkaliśmy. Patrzę, szybko w pamięci szukam, co to może być. To żurawie były. No i te żurawie pragnę, żeby uwiecznić. I to było nie tak dawno, 8 lat temu. Karmosiaj są to piękne, piękne ptaki są. To było niedaleko, między Kurnikiem i Rogalinem, w Mieszczewie tak było. Ale to nie tylko żurawie, lisek przychodził, zajączki w ogrodzie były takie malutkie, chowały się w nagietkach.
piękny świat. Kiedyś mieliśmy wystawę w Muzeum Łowiectwa w Uzarzewie. I tam malowaliśmy na tą wystawę zwierzęta, które pod ochroną są. I wtedy tych zwierząt, to tam chyba z 15 obrazów namalowałam z takimi różnymi zwierzętami. No dosyć niektórymi dzikimi, bo te są szczególnie pod opieką. Poszły w świat. Nie ma. Została jedna kaczuszka w domu na pamiątkę tylko namalowana. Ale poza tym wszystkie poszły gdzieś, żeby przynosić radość komuś. Podczas dzisiejszej uroczystej inauguracji sezonu nie było się rzecz jasna bez nagród. To znaczy była między innymi Łazarska Nagroda Artystyczna. Tym razem wystąpiła Solonie przy okazji zakończenia sezonu. Łazarska Nagroda Artystyczna za rok 2010 została przyznana szefowej galerii na Strychu, pani Barbarze Sobczak. Działam w Zakresie Promocji Kultury tu na terenie Łazarza. I powiem, że jestem ogromnie wzruszona i zaszczycona, dlatego że jest to moja pierwsza nagroda za działalność artystyczną. I to może to tytułem wstępu, dlatego że ja nie jestem artystką z zawodu, jestem człowiekiem innego zawodu. I kiedy poszłam na emeryturę, zajmowałam się dziećmi młodzieżą w całym Poznaniu, między innymi. I kiedy poszłam na emeryturę, to założyłam Stowarzyszenie Twórców i Sympatków Kultury. A to było w 2002 roku. Bardzo krótko, że to będzie zyskało status pożytku publicznego. No i właściwie zaczęłam bardzo intensywnie działać i pracować na rzecz promocji kultury najpierw środowiskowej, a potem takiej ogólnomiejskiej, nawet ogólnowojewódzkiej i wręcz ogólnopolskiej, dlatego że Stowarzyszenie Twórców jest stowarzyszeniem otwartym, ma charakter otwarty, zrzesza po pierwsze twórców, artystów profesjonalnych, artystów, którzy są ludźmi innego zawodu, ale wykonują, że tak powiem, trudną się tą działalnością artystyczną i ze środowiska, i ze środowiska poznańskiego, czyli artystów profesjonalnych. Stowarzyszenie działa od 2002 roku, a w 2005 roku otworzyliśmy tutaj w Łazarzu galerię na Strychu, która się mieści na ulicy Wyspiańskiego 7. I przez 5 lat, w tym roku w czerwcu, obchodziliśmy dość uroczyście po raz pierwszy, powiem, no jubileusz mały, ale bardzo istotny i ważny, bo pięciolecia twórczości i z tej okazji zorganizowaliśmy piękną wystawę Anioły w bieli i błękicie, które jak gdyby nawiązują do misji naszego stowarzyszenia i do twórczości artystycznej. Te anioły mają uosabiać właśnie tą działalność w sferze ducha, w sferze estetyki, w sferze kształtowania właśnie, czy nawet edukacji artystycznej. No a te błękity to było takie drobne odniesienie do tego, że mamy sporo artystów w policyjnych mundurach i że też działamy na rzecz naszego środowiska policyjnego. Tutaj dodam na marginesie od razu, że jest to jedyne stowarzyszenie, formalnie zarejestrowane stowarzyszenie, które działa na rzecz promocji upowszechniania kultury w środowisku polskiej policji w całej Polsce. Jeżeli jest to, mogę powiedzieć, jedyna taka galeria policyjna, która no, promuje artystów ze środowiska cywilnego, policyjnego itd., itd. I przez te 5 lat stowarzyszenie i galeria no, zorganizowały, no, nie sposób nawet policzyć, ile działań twórczych, ile programów zrealizowaliśmy, bo systematycznie prowadzimy promocję artystów indywidualnych, organizujemy wystawy w własnej galerii, które potem są przenoszone do innych miejsc
publicznych w mieście Poznaniu. Pokazujemy na ulicy Zeylanda 3 w Green Gallery, na ulicy Taczaka, gdzie otwarliśmy salon dla dzieci i młodzieży i wyłącznie tam prezentujemy dokonania artystyczne dzieci i młodzieży. Pokazujemy w holu Urzędu Wojewódzkiego, w Urzędzie Miasta, w Operze. W wielu, wielu miejscach te wystawy są dalej przenoszone, czyli ta promocja twórców indywidualnych i naszych wspólnych dokonań jest taka, powiedziałabym, dosyć szeroka. Nie tylko w mieście Poznania, ale wyjeżdżamy poza granicę Poznania, nawet do innych województw, między innymi były wystawy w Łodzi, w Krakowie. Obok tych wystaw wszystkich właśnie to realizujemy takie programy właśnie w formie warsztatów, plenerów dla dzieci, dla młodzieży, dla różnych grup, jak gdyby adresujemy naszą ofertę. Między innymi dla emerytów, dla rodzin, dla artystów profesjonalnych i temu zawsze towarzyszą. Oczywiście ta oprawa taka edytorska, wydajemy katalogi, tak żeby to wszystko, co jest lotne, żeby to tę chwilę zatrzymać. W tej chwili jesteśmy na takim drobnym rozdrożu, dlatego że kończy nam się umowa użyczenia. To stowarzyszenie działa przy Komendzie Wojewódzkiej i Komenda Wojewódzka użyczała nam przez te wszystkie lata lokalu właśnie w budynku na Wyspiańskiego 7, no i umowa nam wygasa 31 grudnia i właściwie przygotowujemy się do wyprowadzki donikąd, właściwie tak na bruk, bym powiedziała, o ile biuro stowarzyszenia mogę przenieść do własnego mieszkania, to tyle galerii i siedziby, no, która przez te wszystkie lata skupiała i przyciągała, bo okazało się, że jest to miejsce bardzo przyjazne, miejsce z klimatem, miejsce, do którego ludzie przychodzili w dni, kiedy galeria była otwarta, że galeria w ogóle przyciągała dziesiątki osób, że wytworzyła się taka atmosfera, no stałe grono bywalców było. I ja osobiście boleję bardzo, bo ta galeria, stowarzyszenie to jest jak gdyby moje dziecko, ja z ogromną pasją i z ogromną, no bardzo dużo pracy tam wkładam w to, żeby to funkcjonowało. Nie mogę powiedzieć, że tylko ja, dlatego że sukces stowarzyszenia, sukces galerii to jest zbiorowy wysiłek artystów. Ja marzę przede wszystkim o to, żeby można stworzyć galerię. Może ona być w baraku, może ona być w piwnicy, może być na strychu, może być w podwórku, bo każde miejsce, z każdego miejsca można wyczarować, jeżeli my potrafimy wykreować, my potrafimy przyciągnąć, my potrafimy skupić artystów, bo jest wielu pasjonatów w naszym stowarzyszeniu. Ja marzę o samodzielnej galerii. Takim właśnie, bo to jest nie tylko galeria, bo to jest siedziba stowarzyszenia, galeria. Jest to też pracownia, gdzie się przygotowuje, robi, gdzie się organizuje warsztaty. Także to miejsce rzeczywiście żyje, ale jest to też miejsce spotkań towarzyskich. Miłą niespodziankę sprawił szczep Łazarz, kadra instruktorka z tego szczepu, komendant szczepu druh Stanisław Kruk. Wręczył pamiątkowe monety, które zostały wybite przez mennicę państwową z okazji stulecia ruchu harcerskiego. Wielka uroczystość, taka jubileuszowa harcerska odbyła się na Błoniach Krakowskich w sierpniu 2010 roku. I te właśnie monety zostały wręczone między innymi pracownikom klubu, ale również osobom, które wspierają działalność szczepu, w tym kierownictwu osiedla, Radzie Osiedla i przedstawicielowi zarządu. Także myślę, że to był miły akcent, sympatyczny, taki pokazujący, że za życzliwość jest taka sympatyczna odpłata. Wręczyliśmy je osobom, które najbliżej są z nami na co dzień. Ci, którzy pomagają nam, mówią, że nie pomagają. Są z nami, kiedy potrzebujemy. Nie na zasadzie, że chodzą z nami, zaglądają nam, ale kiedy my potrzebujemy coś, możemy zawsze się zwrócić, zawsze czujemy, że gdzieś są blisko nas. Tak chodzi, to nie tylko o sprawę finansową chodzi, bo to też jest ważne, bo oni pomagają niektórym dzieciakom wyjechać, że mogły wziąć udział w obozie czy w kolonii, tak? Ale udostępniamy nam tu miejsce. Mamy problem jakiś inny, powiedzmy, idziemy do kierownika osiedla czy do przewodniczącego rady osiedla. Nigdy nam nie odmawiają, powiedzmy, pomocy, że czymś nam pomogą. No, za to, że są z nami po prostu. To setna rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego. I z tej to okazji odbył się w sierpniu zlot harcerstwa w Krakowie, na którym wraz z setną drużyną poznańską, również z Łazarza, byliśmy jako jedne dwie drużyny z Poznania.
tak dużego miasta. To świadczy o poziomie i zaangażowaniu oraz umiejętnościach naszych harcerzy i instruktorów. W związku z tą rocznicą, wysiłkiem instruktorów, na naszą prośbę Mennica Państwowa wydała, dokładnie wybiła, okolicznościowe monety. Tego było 10 tysięcy wybite. Było to na prośbę kadry instruktorskiej, żeby jakoś tu było nie tylko widoczne w mediach, powiedzmy na zasadzie jakieś tam afiszy, ale że pamiątka jakaś była. I udało się. Udało się wybić dwójkę i dziesiątkę. Są dwa nominały. Dwójka jest bardziej rozpowszechniona, mówię 10 tysięcy sztuk. Udało nam się też trochę tego, że tak powiem, zakupić, bo tak to wygląda. I tym osobom daliśmy wszystkim harcerzom, Zuchą, ich rodzicom i tym naszym przyjaciołom, osobom w jakiś sposób związane z naszym szczepem tutaj na Ładzie. Ten rok najbliższy to mamy biwak andrzejkowy, związany z Andrzejem, potem wigilię wspólną razem z kadrą instruktorską całego Chówca, a potem rajd marzeniany w marcu, w maju mamy zlot Chówca i Dni Łazarza, w których znowu będziemy brali udział, a lato znów akcja letnia. Gdzie będziemy? Jeszcze nie wiadomo. Szukamy miejsca dobrego i fajnego dla dzieciaków, żeby zobaczyły znów kolejny zakątek Polski.